lubiłem chodzić do kina i dla mnie kronika filmowa była bardzo ważnym takim elementem informacyjnym przed właśnie rozrywką, która mnie czekała w postaci później kinowego obrazu. Za komuny cały czas leciała kronika, także się ciągle na okrągło oglądało. Nie, niestety, bardzo mi przykro, ale nie miałam nigdy jeszcze okazji obejrzeć kroniki w kinie. Taki pomysł się narodził bardzo fajny właśnie w Nowej Hucie, aby robić taką lokalną kronikę. Wydaje mi się, że jest to znakomity pomysł, tylko jest jeden problem, że tych kin nam trochę brakuje w tej chwili w Hucie i jest problem, gdzie będziemy to emitować. Uważam, że to jest świetny pomysł. Chciałabym zobaczyć życie, jakie się toczy dzisiaj wokół nas, jak wygląda dzisiejszy świat. Powinny zostać ujęte te wątki, które dotyczą historii kultury Nowej Huty. Te, o których dzisiaj niewiele tak naprawdę się mówi. Wskazuje się na Hutę, patrzy się przez pryzmat fabryki, przez pryzmat bezrobocia, zaniedbania, szarości. Ja myślę, że przez to utrwalił się pewien schemat w wyobraźni nie tylko mieszkańców Krakowa. Nową hutę wznoszono na terenie, gdzie wcześniej znajdowało się około 300-700-letnich wiosek. Te wioski w większości się zachowały. Na terenie Nowej Huty jest kilkaset drewnianych, zabytkowych obiektów, często z wyposażeniem, z rzeczami, które używano zarówno w domu, jak i na polu. Wszystko to jeszcze można spotkać w odległości zaledwie 5 minut od placu centralnego. Dalej, ludzie, którzy tworzyli Nową Hutę, to też byli ludzie ze wsi w 90-90 paru procentach. Byli to ludzie ze wsi nie tylko z Małopolski. Przyjeżdżali ze Śląska, z Pomorza, z Wielkopolski, z Mazowsza i tutaj w Nowej Hucie mieszały się wszelkiego rodzaju ludowe kultury. W Ośrodku Kultury Norwida, tutaj w Nowej Hucie, posiadamy dwa bardzo cenne obrazy młodopolskiego malarza, pana Józefa Krasnowolskiego. One trafiły do nas jako dar mieszkańców właśnie tych terenów. I ten piękny, przystojny mężczyzna, ta Marianna Ptakowa, tworzą atmosferę, zapraszając do tańca, zapraszając do kultywowania tradycji tańca krakowskiego przede wszystkim i krakowskiego muzykowania. Realizacja rozpoczęła się równocześnie z pierwszymi projektami. Dosłownie rysunki były zabierane nam z deski. To były budynki typowe zaprojektowane w Warszawie przez inżyniera Adamskiego. Ja projektowałem żłobek na tym osiedlu, moja żona projektowała przedszkole. Te obiekty były potem powtórzone kilkakrotnie na następnych osiedlach. Konkurencyjne projekty były bardziej, że tak powiem, socjalistyczne. Hasłem tego socjalizmu było architektura narodowa w formie. Wobec tego myśmy powiedzieli, że narodową formą dla Krakowa nie jest klasycyzm, który był narzucany na ogół rosyjski, prawda? Tylko renesans. I plac centralny był projektowany w okresie jeszcze tego wielkiego rygoru socjalizmu. Znowu tutaj broniliśmy się
przed cechami jakiegoś klasycyzmu rosyjskiego i też są pewne wątki nawiązujące do renesansu krakowskiego. Przed pierwszą wojną światową, nie wiem czy Państwo wiedzą, Kraków miał zaledwie 50 tysięcy mieszkańców, prawda? Natomiast Nowa Huta w ciągu 50 lat urosła do miasta 200-tysięcznego. I cały ciężar projektowania spoczywał na młodych ludziach właśnie. Czyli większość projektowała młodzież i budowała młodzież Nową Hutę, prawda? Układ urbanistyczny opiera się właściwie na szkole angielskiej. Ta zieleń dzisiaj tworzy właściwie odrębny pomnik przyrody, prawda? Miasto tonie w zieleni, prawda? To jest jedno miasto, ogród właściwie wielki. Każda pora roku ma swój urok. Kiedy brakuje czasu, żeby wyjechać gdzieś za miasto i żeby upajać się pięknem natury, to są tutaj dwa szczególne miejsca. Jednym jest fort, a drugim jest Park Zielony Jar, w którym mnóstwo drzew, piękna zieleń. Kiedy rano wychodzę do pracy, często witany jestem śpiewem ptaków. Witold Michalik zapisał się złotymi głoskami na kartach historii Nowej Huty. Jego pasją była fotografia. Znałem go osobiście. Swoją pracownię fotograficzną oraz studio fotograficzne urządził w sposób bardzo oryginalny w swoim małym, prywatnym mieszkanku na osiedlu szkolnym. W latach 50. zorganizowałem na terenie Nowej Huty klub fotograficzny, a później klub filmowy. Witold Michalik zdobywał liczne nagrody na wystawach międzynarodowych oraz wystawach krajowych. Jego cennym trofeum było Grand Prix fotograficzne za dzieło Macierzyństwo. Od zarzutu o demoralizacji uratowała mnie recenzja w gazecie krakowskiej i recenzja ta była pochlebna i już nie było mowy o jakiejkolwiek pornografii. Mówią mi, bym przestał się nareszcie szarpać, bym zdecydował się i dokonał wyboru. Albo fotografia, albo chore serce. Kto o mnie jutro będzie pamiętał? Zdjęcia, może zdjęcia mają dłuższy żywot. Nie ma go między nami już blisko 20 lat. A dalej żyje między nami jego osoba, jego twórczość. Jest po prostu z nami.